sobotę 18 czerwca w Tychach rozpocznie się festiwal Beksiński na Śląsku. Jedną część wystawy stanowi 50 oryginalnych obrazów artysty z kilku okresów jego twórczości. Te obrazy nigdy nie znajdowały się na naszej stałej ekspozycji w Galerii Zdzisława Beksińskiego w Sanoku, więc to jest taki wyjątkowy moment, kiedy możemy je zobaczyć, kiedy są wyjęte z magazynów muzealnych i zaprezentowane Państwu. I tak, to jest zawsze jakiś wybór prac. Każda wystawa jest inna, nie ma dwóch identycznych. A ta wystawa jest wyjątkowa również z tego względu, że tej kolekcji sanockiej towarzyszy 5 obrazów z kolekcji japońskiej, które przez wiele lat uchodziły za zaginione, choć wiadomo było, że kupili je nieznani japońscy kolekcjonerzy. W ramach festiwalu przewidziano też drugą część wystawy, nowoczesną i multimedialną, która ma zachęcić do poznawania sztuki młodsze pokolenia. Mamy tutaj do dyspozycji taki pokaz 7-minutowy VR, czyli w technologii 360 stopni, przestrzennie zrobionych kilka obrazów z połączoną muzyką, efektami dźwiękowymi i tak dalej. I to robi też jakieś wrażenie. Także myślę, że to jest ciekawa forma. Bardzo ciekawą formułą też jest to, co przygotowaliśmy tutaj na tej wystawie, oglądanie obrazów w postaci obrazów 3D. Muzyka wkomponowana we wystawę nie jest przypadkowa, bo to utwory uwielbiane przez artystę. Festiwal Beksińskiego na Śląsku odbędzie się w Tischauer Art Gallery w industrialnych przestrzeniach Browaru Obywatelskiego w Tychach. Postanowiliśmy, żeby duże rzeczy mogły odbywać się również tutaj u nas na Śląsku. Tego typu wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem w zeszłym roku w warszawskim Koneserze. Wiemy, że tego typu wystawy w przyszłym roku nie będzie już w Polsce, bo będzie prawdopodobnie w Budapeszcie. Wiemy, że możemy zaoferować tutejszej społeczności coś wyjątkowego. Festiwal Beksiński na Śląsku rusza 18 czerwca i potrwa do 25 września. Finałem całego wydarzenia ma być koncert w katowickim Spodku Świat Mistrza Beksińskiego, który odbędzie się 24 września i ma stanowić integralną część wystawy. Bo to w ten sposób w towarzystwie muzyki powstawały dzieła artysty.